czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Garzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. Poprzedni odcinek wyszedł całkiem fajnie, więc dzisiaj gramy także, w zasadzie nie gramy, oglądamy ponownie FFA, tym razem w wydaniu Jaggermeistera i jak widzicie, mapka jest naprawdę ciekawa. On tu się zrespił na szczycie wzgórza w zasadzie, trzeba przyznać, że pozycja całkiem ciekawa. Mimo, że nie totalnie w rogu mapy jak ten na przykład, ale na tej konkretnej mapie wydaje mi się, że ta pozycja jest lepsza od tej pozycji. Ze względu na fakt, że w tym cholernym rogu mapy nie ma surowców i patrzcie co robi gość. On robi 4 razy areny i procarzy i on robi najlepszą rzecz jaką mógł zrobić, powiem wam szczerze. Ze względu, znaczy on tak, nie ma surowców, więc no musi pchać i musi zajmować teren, żeby, o zresztą w zasadzie, czekajcie, czy to są jego jednostki? K. Tak, to jest K. Dobra. Czyli dlaczego on się wycofał do cholery? Chłopie, musisz ich wymordować wszystkich jak leci. Coś dziwnego się tu wydarzyło, powiem wam szczerze. Ten Chińczyk... Co ci Chińczycy mają? Ej! Czy to był cholerny zakład kamieniarski? Tutaj scout Jaggermeistera? Nie, to czerwonego, nieważne. Co ci Chińczycy mają, że oni budują takie bloby z tych cholernych, te cholerne... No tak! To jest ten sam gość! Niemożliwe! To musi być on! Nie, no czekajcie, nie jestem pewien jeszcze na 100%. No ja tych, wiecie, znaczków nie rozpoznaję. Ale to może być on, to rzeczywiście może być on. Ale to byłby szok, powiem wam szczerze. Zobaczymy. Czy on rekrutuje... A, on tylko, że... Nie, on za szybko techa trochę zrobił. Kurde, to nie... Nie, to może nie on jednak. Troszkę za szybko techa. No ten gość, to ja nie wiem, co on w tej chwili robi. On musi wyczyścić i może to wyczyścić u diabła. No okej, jest tych bastionów sporo, ale moim zdaniem on jest w stanie to wyczyścić. Chociaż nie jestem pewien, jak ci procarzy teraz sobie... No dobra, no to kurde, pałkarze. Dawaj, rób pałkarze i ciśnij. Nie masz u diabła surowców, gościu, nie? Koniec drewna. No już nie masz skąd zbierać drewna, powiem ci szczerze. Więc ja bym... No, cisnął jak najszybciej się da po prostu. Dobra, tu mamy... kurde! Tu mamy Seledynowego. To może być ciekawa rozgrywka. Tu mamy Seledynowego, który jest wciśnięty dosłownie w to nabrzeże i został otoczony murem przez czerwonego. Ja myślałem na początku, że to mur Seledynowego, że o, się chłop zamurował całkiem nieźle. A tymczasem to jest mur czerwonego. On zamurował swojego przeciwnika tak naprawdę. Więc no całkiem niezła robota, poza tym ma bazę totalnie otwartą, no i tuż pod nim jest fioletowy, który już w tym momencie ma włóczników i layout bazy też całkiem przyzwoity, mnóstwo baraków, więc no trzeba to wykorzystać i cisnąć. Dlaczego? O, i mamy żółtego z blobem z domków, więc to jest potencjalnie najsłabszy kandydat na, znaczy najmniej prawdopodobny kandydat na zwycięstwo. No i tutaj jeszcze niebieski, który... To jest, technicznie rzecz biorąc, to nie jest blob z domków taki typowy. Tu pozostawił sobie odstępy z jakiegoś powodu. No mniejsza o to, w każdym razie, no chciał, to zostawił, nie? No, ten żółty, ten neon, popatrzcie jak on buduje mur. Patrzcie jak on się muruje. I on bardzo dużo przestrzeni sobie tutaj kupił. Jego pozycja też nie jest łatwa, ze względu na fakt, że drewna także nie ma. Ale no, dzięki temu, że zagrał agresywnie i tutaj sobie zajął całkiem niezłą pozycję, no on przypuszczam, że będzie w stanie się utrzymać. Tego dzika trzeba, no za dużo tych chłopów do dzika jednego, szczerze powiedziawszy. Ale okej, no. I straci jeszcze chłopa prawdopodobnie. No stracił. Dobra, tu tygrysa też czyści. Więc no trzeba tutaj... Oj, no tu się zaczynają problemy. Cholera jasna, na tej mapie się tyle dzieje. Miałem wspomnieć poprzedni odcinek, w którym Chińczyk jednak wygrał. Ten czerwony Chińczyk wygrał w ankiecie. No i ostatecznie został uznany najbardziej... Mistrzem mistrzów poprzedniego odcinka. Zobaczymy jak będzie w tym. No i tak, tamten poprzedni odcinek był naprawdę bardzo, bardzo ciekawy, więc zobaczymy co wyjdzie w tej sytuacji i tutaj wydaje mi się, że tutaj będzie mniej śmiechu, a bardziej więcej gry poważnej, ale taki naprawdę ostry, bo patrzcie na to, no tutaj nasz główny bohater już się muruje, słyszę jakichś włóczników, nie wiem gdzie, a tu mamuta klepią, dobra. Mamut ma jednego fraga, więc za wiele tu nie porobi. No nie wiem co ten, on jest, nie, on nie jest awk, ale dlaczego on do cholery nie dojechał tymi procarzami tutaj? No nawet potraciłby od bastionów, ale chłopów by pozabijał chociaż. Chociaż ten layout bazy. No czekam naprawdę z niecierpliwością na drugą kuźnię, ale chyba się nie doczekam jednak. Ale czy to jest ten sam Chińczyk? Ma bardzo podobny layout bazy, powiem wam szczerze. Więc bardzo możliwe, że to jest ten sam Chińczyk. I w sumie ten layout bazy nie jest taki najgorszy, jeżeli miałbym być szczery. Patrzcie, gdzie on buduje farmę w ogóle.
to nie jest wcale głupia pozycja. Ten Chińczyk jest ciekawy. Dobra, zobaczmy tutaj. Seledynowy próbuje kontratakować i przejąć jakoś panowanie nad tym murem. Czy tu jest luka? O, tu jest, aha. No to piękny, żeś mur czerwony zbudował. Neon przegrywa. Bardzo go chwaliłem i no moim zdaniem zasłużył sobie na pochwały, bo ten mur był ryzykowny, ale był bardzo rozsądny, powiem wam szczerze. I gdyby to zrobił, no to miałby pozycję bardzo, bardzo dobrą. Tu miałby sporo drewna, miałby dwa razy złoża kamienia, byłby całkiem bezpieczny moim zdaniem. No a w tej sytuacji no jest martwy, więc to jest całkowite przeciwieństwo bycia bezpiecznym. No, zabezpieczonym? No mniejsza o to, nieważne. W każdym razie tutaj fioletowy idzie chyba teraz na niebieskiego i prawdopodobnie go dojedzie. Chociaż to jakaś obrona teoretycznie nie powinien go dojechać, powiem tak. No tej obrony jest wystarczająco, żeby się obronić, no po prostu, nie? Tutaj tymczasem walka trwa, widzę, że pojawiły się sampany, w zasadzie jeden sampan. No, tylko czy on coś zrobi? Śmiem wątpić. Tu mamy naszego głównego bohatera, który sobie gra na razie całkowicie na spokojnie. Nie nękany przez nikogo w zasadzie, bo ten kampi totalnie. A ten gość to ja nie wiem. Zaczął dobrze, powiem wam szczerze, że zaczął dobrze naprawdę. Patrzcie, murek z domków, baraki, dużo jednostek. I zamiast zaatakować, znaczy zaatakował, zabił paru chłopów i się wycofał i stoi. Okej, no ma tu... O ja pierdziele. Tylko, że on chyba w ogóle drewna nie ma i dlatego pielgrzymuje. Tak przypuszczam. On nie jest w stanie dostawić tu magazynu. To nie jest tym razem głupota, tylko to jest... No. Brak innego wyjścia. Ma łuczników w tym momencie nasz K. Tutaj się sporo dzieje. Jak tam fioletowy? Fioletowy dojeżdża kolejnego gracza i dojechał go. Prawdopodobnie go zamorduje w tej chwili, bo ten drugi gracz no niewiele ma. On stracił wszystko, nie wymikrował w ogóle chyba tymi łucznikami. Więc no niestety zasłużył sobie na taki ponury los i to jest raczej jego koniec. Tak, fioletowy, gratuluję, zabiłeś dwóch graczy w tym momencie i jesteś na drodze do średniowiecza z tego co widzę. Nasz główny bohater nie ma jeszcze epoki żelaza. Więc no ten fioletowy dojechał dwóch graczy, ma już prawie średniowiecze, jest blisko średniowiecza, więc no naprawdę kurczę chłop wydaje się ogarniać. Tutaj tymczasem walka trwa. Oho, no zobaczcie to! To jest fenomenalne. Ale dlaczego taki mur? Nie mógł pociągnąć go po prostu tak do krawędzi? No stąd, powiedzmy? Chyba mógł, ale nie chciał. No. Zrobił jak chciał, no cóż. Tu tymczasem Jaggermeister się muruje. O, on sporo przestrzeni też zdołał ugrać tutaj. Tak, niebieski przegrał, no tego się spodziewaliśmy oczywiście. Tu nie wiadomo, co się dzieje w zasadzie. No ten K to ja nie wiem, naprawdę. Miał okazję, miał świetną okazję. No i okej, postawił magazyn, dobra. No jakoś się może wykaraska. No i dlaczego? Dlaczego uciekasz, chłopie? No bastion zniszczy jeden, drugi, trzeci, domek. I wtedy uciekaj. Straciłbyś czterech łuczników, nic by się strasznego nie stało, wydaje mi się. O, tu ręczne tarany, widzę, biją w tym momencie w bramę czerwonego. No i powiem szczerze, że ten kontratak seledynowego wygląda całkiem groźnie, szczerze mówiąc. No tych wieżyczek tutaj na razie czerwonego jest chyba troszeczkę więcej. Fioletowy tymczasem, on chyba idzie dalej, on idzie za ciosem. Robi już jest w połowie średniowiecza. On jest już w połowie średniowiecza. No ten K to ja nie wiem, naprawdę. Dobrze zaczął, miał dobry pomysł. Pochwaliłem go, no i teraz uda się? No, tylko korzystać z tych darmowych bastionów. Poburzyć domki czy coś. Nawet niekoniecznie kończyć grę w tym momencie, chociaż w sumie to jest chyba do zrobienia. Popatrzcie, ile ci włócznicy biją w wieżyczki. Bardzo dobrze, łucznicy lecą na chłopów. No i to jest do wygrania. Tu Jaggermeister Tower rushuje, widzę. Też kilku włóczników podprowadził. No, seledynowy nie ma łatwo, bo on się bije na dwa fronty w tej chwili. Już mu nie zazdroszczę, chociaż czerwony w zasadzie bardzo podobnie. Bo on w zasadzie czerwony już jest martwy moim zdaniem w tej chwili. Ta horda włóczników, która ona wygrała praktycznie grę temu fioletowemu, choć nie powiedziane, że on tą grę faktycznie wygra w całości, że tak powiem. Robi się epoka żelaza u Jaggermeistera. Jägermeister w zasadzie chyba, nie? Nie wiem, mniejsza o to. Nie ma to aż tak dużego znaczenia. Oj, fioletowy, rozczarowałeś mnie. Powinieneś dojeżdżać. No chłopie, masz darmowe zwycięstwo. Darmowe rozgniecenie czerwonego. Rozgniecenie w zasadzie chyba, nie? A to co? Aha, to krokodyle po prostu.
Co robi K? Zobaczmy, co robi K. No wymordował wszystkich. No i proszę, dało się? Można było to zrobić wcześniej? Jasne, że można było to zrobić wcześniej. I gość już praktycznie nie istnieje. I tak go spokojnie można tutaj zostawić, bo on jakiś tam kam... Okej, żółty przegrał. No on wyszedł sam. No i proszę, dało się? Dało się. Trzeba to było zrobić wcześniej. Patrzcie, ile tutaj ma wydobycia drewna. Fioletowy niestety mnie rozczarował. Rozczarował mnie ten fioletowy. No tu ostra walka. Że ta jedna no, wieżyczka Jägermeistera. No przeszkadza, na pewno przeszkadza. To jest pewne, bo tu jest kamień. Chociaż chłop ma tu, ale patrzcie. Oj, oni się tu strasznie blokują, zbierając to drewno. Trzeba koniecznie dupnąć jakiś magazyn, ale prawdopodobnie nie ma na niego miejsca. A wiadomo, że w tym miejscu oczywiście się nie da postawić, bo wieżyczek od groma. Fioletowy, to jest twój moment. Jesteś w stanie dojechać dwóch graczy jednocześnie. Zrób to! Dlaczego by nie? Dawaj! No jesteś w stanie to zrobić. Możesz... I byś miał czterech graczy na koncie, jak dla mnie byłbyś MVP tej rozgrywki. K dojechał w tym momencie jednego. Jägermeister tutaj delikatnie tak męczy tego... Jak on? Seledynowy. Seledynowego? A, fioletowy. O, czekajcie, tu się coś dzieje. O, Jägermeister się chyba ruszył większą ilością włóczników. No, Seledynowy ma pecha trochę. No, zrespił się w takim miejscu. Ale ja chciałbym zagrać na takiej mapce. Bardzo lubię takie, jak jest mało miejsca. Okej, on lepsza włócznie, ale... No naprawdę, gość mógłby dwóch kolejnych graczy skasować i miałby MVP tej potyczki. O, Jägermeister jest, widzę, troszeczkę tutaj dojeżdżany przez... No właśnie, przez włóczników, którzy nie bardzo są w stanie zniszczyć tą bramę, więc tutaj no, ten dojazd to taki mało skuteczny. Przydałaby się jakaś katapulta, czy coś w tym stylu. Już średniowiecze jest zakolejkowane, już prawie jest zrobione w zasadzie. Tu podobnie. No fioletowy, czy ty ruszysz się w końcu? Ależ ten seledynowy, współczuję mu, naprawdę mu współczuję. Fatrat, gruby szczur, panie gruby szczurze, współczuję ci, naprawdę... To nie jest łatwe stać w takiej pozycji. Znaczy, nie była to najgorsza może pozycja. Miał drewno przynajmniej, ale czerwony go bardzo ładnie tutaj skasował. Bardzo ładnie go skasował. W sensie skasował. Nie skasował, tylko bardzo mu życie utrudnił, nie? Zamknął go totalnie dosłownie na tym, na skrawku nabrzeża. Ja bym się na jego miejscu ładował, tylko że... Ej, ale by był jaja. Tylko że, no tak, mógłby postawić ktoś świątynię, bo czy w epoce kamienia da się robić okręty? Nie, nie da się przecież, dobra. Szkoda, w sumie szkoda. No, jeszcze się broni. Aj, ten seledynowy jak dla mnie naprawdę. Zasłużył sobie na medal w tej rozgrywce. Co tutaj się dzieje? No, na razie nic. Mamy średniowiecze, pyknęło już u Jägermeistera. Jest Europa Wschodnia, tutaj mamy Europę także wschodnią, fioletowy ma Europę zachodnią. Może on miał, wiecie, może on zraszował techa i chciał sobie nadrobić, bo zabił... On w sumie nie musi. To prawda, to jest prawda. On nie musi atakować. On zyskał sobie tyle przestrzeni, patrzcie, on się może tu zamurować i on ma kawał terenu, z którego może naprawdę czerpać bardzo dużą ilość surowców. Więc on tak naprawdę nie musi wcale dojeżdżać. W zasadzie może ja mu źle doradzałem, żeby dojeżdżał. To może jest lepiej, że zostawię ich przy życiu i oni się będą cały czas bili, bo jakby zabił tak seledynowego, zabiłby czerwonego, to najbardziej skorzystałby na tym nie on, tylko Jägermeister właśnie. Tak by było. Tak by było. On by na tym najwięcej skorzystał, bo on by całą tą przestrzeń zagarnął, wydaje mi się. Fioletowy nie byłby w stanie, nie miałby potrzeby się po prostu tu utrzymywać i tego bronić, a Jägermeister to jest jego naturalny kierunek ekspansji, nie? No bo ta północ, to tam nic nie ma. Tam nie ma sensu iść w ogóle. Tam można zostawić tego chłopa, niech sobie siedzi, nie? Tam nie ma ani, wiecie, krztyny surowca. Więc tam nie ma po co iść. Także to jest naturalny kierunek ekspansji dla Jägermeistera, a dla tego gościa nie. Więc w zasadzie jest to bardzo logiczne, to co on zrobił i głupio mu doradzałem, żeby dojeżdżał. Byłoby zabiłby czterech typa, to by było MVP, nie? Ale generalnie mógłby przez to nie wygrać gry. Więc on w sumie dobrze zrobił. Tak, to warto, kurczę, nieraz rozebrać rzeczy na czynniki pierwsze.
Tak, tak, zdecydowanie dobrze zrobił. Tu się należą mu pochwały. Zabił dwóch graczy, ma kupę terenu. Zresztą nie ma co się powtarzać, wiadomo o co chodzi. Przyspieszam, bo na razie nic się nie dzieje. O, coś się dzieje! Jednak, tu próba dojechania, bardzo ładnie. Próbował obejść K umocnienia Jägermeistera. No i do czego tu dojdzie? No on się przebił, tutaj jest luka w murze ewidentnie. On się przebił. O, proszę, proszę, drużynowi się pojawiają. No drużynowi mogliby sobie z tym generalnie poradzić. Z tym blobem piechoty. Problem polega na tym, że oni są szybsi po prostu. Włócznie mogą zwyczajnie odmówić współpracy i nie bić się po prostu z tymi... Ej, ci drużynowi nie biją AOE. No to ciekawe, myślałem, że oni biją AOE. A tymczasem chyba nie. O. Dobra, czyli mój błąd. Oni sobie jednak chyba nie poradzą. Co tu zrobić? Najlepiej byłoby wpuścić tych gości tam. Nie wiem po cholerę oni tam idą, ale najlepiej by tak było. I zamurować to. Tak by było najlepiej. I po prostu naprawiać domki. No i teraz. Ach. Pomyślał. A nie, jednak nie pomyślał. No i tu zamurować ich. W cholerę ich tam zamurować. Ale nie, Jägermeister jednak postanowił się bronić na tych swoich, na przedpolu dosłownie swojej świątyni. W zasadzie to jest ratusz w tej chwili. Kreml? Okej. I to w sumie też nie jest zły pomysł. Tu zamuruję ten mały przesmyk. Nie, to nie jest zły pomysł, to jest jak najbardziej dobry pomysł. To by było fajne zamurowanie ich tutaj, ale to nie jest zły pomysł, to jest jak najbardziej okej. Dobra, fioletowy nie puszuje nadal. Czy spuszował? On stawia wieżyczki. Czerwony próbuje się bronić przed tym, ale on nawet nie ma średniowiecza, więc on nie ma nawet epoki żelaza u diabła chyba. Nie, zaraz. No nie, chyba nie. Nie rozróżniam tych azjatyckich budynków. Nie wiem, który to jest żelazo, który nie. Aha, o, bez sensu. No to było chyba troszeczkę bez sensu faktycznie. No ale okej. O, jak równiutko biją, nie? No też troszeczkę zmarnował swój potencjał K w tym momencie. On powinien dojeżdżać albo tu wbijać. Patrzcie, jak tutaj mało jest jednostek. On mógłby naprawdę, mógłby tą grę skończyć nawet w tej chwili, wydaje mi się. Z taką ilością jednostek myślę, że było to całkiem prawdopodobne. O nie, nie, dobra, to jest, a nie, to bo to milicji dużo się pojawiło. No to w tej chwili może się bić Jägermeister. No więc on popełnił duży błąd, bo sobie poniszczy tutaj budyneczki i w sumie tyle. No, jak Seledynowy. Seledynowy to jest... Zresztą fioletowy też jest, kurczę, to jest dużo ogarniających graczy. Znaczy w sensie nie mówię, że Seledynowy i Czerwony jakoś dobrze ogarniają, ale no nie brakuje im, wiecie, temu Seledynowego szczególnie, hartu ducha. Naprawdę. Bohatersko tam próbuje walczyć. Okej, no zobaczmy tutaj, jak to się skończy. No moim zdaniem Jägermeister jednak to wybije. No i w zasadzie tak, wybił. Nawet jakby nie wybił czterech łuczników, już by wiele nie zmieniało. Okej, ten gość sobie tutaj czyści teren. No i to ma teraz sens, no bo tutaj trzeba by jakąś, wiecie, jakieś wydobycie robić. Fajnie by było zakontestować to. No bo on tutaj traci dużo terenu. Jägermeister, on ma bardzo dużo terenu, tak samo jak fioletowy. Patrzcie. Czy to generalnie stawianie takiego muru zwierzyczek jest no błędem, bo wiecie, wystarczy, jak mówiłem, kliknąć po prostu tutaj i ten mur zwierzyczek jest całkowicie... O! Fioletowy dojechał jednak czerwonego. Jednak postanowił to zrobić. No, Seledynowy ma coś do obrony, co ciekawe. No tylko, że fioletowy ma już średniowiecze. Kurczę, ja kibicuję temu Seledynowemu, szczerze mówiąc, bo on miał totalnie najgorszą chyba pozycję w grze. Nie, nie rozwalaj bramy, zostaw ją w spokoju. Kurde, tu jest fioletowy. Przecież on cię zniszczy, jak mu otworzysz bramę. Ajajaj, nie jest to mądre, ale... Zrób sobie techa, jeśli jesteś w stanie. Ale chyba nie jest. On nie ma żelaza. Najbliższe żelazo jest tu. Kurde. Seledynowy powinien się załadować na okręty i płynąć na tą wyspę. No. Nie burzyć tego muru. Obkampić się tu najbardziej, jak się tylko da. I płynąć na drugą wyspę. I liczyć na to, że nikt go tu nie dojedzie. No Jägermeister miał trochę problemów z tym żółtym. Ten dojazd był dosyć brutalny i niebezpieczny. Patrzcie, jednak on będzie chyba tego żółtego próbował bić. No w sumie...
Bo seledynowy on jest totalnie, wiecie, on... Nie ma tu najmniejszych szans. Moim zdaniem źle robi rozwalając ten mur. Powinien się załadować na okręty, tylko że on nie wie pewnie o tej wyspie, nie? Więc to też takie proste nie jest. Jakby sobie zajął tutaj tą wyspę i zaczął tu wydobywać surowce, a tu się okopał po prostu, no to miałby szansę przetrwać. Fioletowy idzie na Jägermeistera. To może być ciekawe, bo Jägermeister tymczasem no, kontynuuje ofensywę przeciwko Ky. Panu Ky. Zobaczymy. Odrobinę przyspieszę. Okej, tu bicie muru następuje. Trzeba to zostawić w cholerę, trzeba zbudować mur tutaj i się bronić w tym miejscu, bo tego się już nie da wybronić. Czy to jest bardzo potrzebne? Znaczy w sumie bardzo. Patrzcie, ile on ma drewna. Może odpuścić tą pozycję. Może tą pozycję odpuścić w tej chwili. A chociaż nie, on możliwe, że naprawi ten mur. No bo te włócznie zerowe obrażenie zadają. One się w tym momencie wycofują. I wieżyczki są zakolejkowane. Czyli jednak. Myślałem, że one szybciej się przebiją, te włócznie, przez, no, przez mur. Przez bramę w zasadzie. A one zadawały zerowe obrażenia. No i tak jak mówię, gdyby się przebiły, to niewiele by to zmieniło, bo on tu prawie nie wydobywał i wcale nie musiał tu wydobywać, mógłby postawić murek tutaj i spokojnie sobie zbierać drewno w tym miejscu i tego miałby pod dostatkiem. Jego armia Jägermeistera została wybita w tym miejscu. Była próba pobicia K, pana K. Tak. Seledynowy wychodzi z bazy. To nie jest rozsądne to, co robisz, chłopie, naprawdę, to jest... on będzie wszystko widział za chwilę. Patrzcie, ja muszę z jego... Jak on się nazywa? Fatrat jest? Nie. A, to jest jakiś Chińczyk. Ja pierdziule. Który to może być teraz? Nie, to jest ten seledynowy chyba. To jest... Co to jest? Co to kurna jest? On nie żyje. Aj, tam pierdziele. Dobra, nieważne. Ale on na 100% widzi. Na 100% wszystko tu widzi. Aż dziw, że nie dojechał. O, co on robi? Tutaj jakaś wymiana ciosów? Nie, na razie Jägermeister się obstawia. I w sumie dobrze robi, moim zdaniem. Bo on ma tyle przestrzeni, ma tyle surowca, że tak naprawdę może sobie spokojnie do IR czekać. No, w sumie nie wiem jak z żelazem. Dobra, trochę się może rozpędziłem z tym IR. No, w sumie tu ma... Dwa razy złożę żelazo. Oj, nie, no na spokojnie. Na spokojnie, przyspieszamy. Na razie nic się za bardzo nie dzieje. Fioletowy znowu wraca na północ i dojedzie seledynowego. Kurde, szkoda, bo ten seledynowy grał w porządku, ale on już przegrał w tej chwili. On go dojedzie. No, tu jest dziura w tym murze na wiecie, na 50 czołgów tędy przejechało obok siebie. Aha. Łaskawy jest ten fioletowy, trzeba przyznać. Znaczy dla niego to jest dobre, że ten gość tutaj sobie żyje chyba. Dla fioletowego. Wydaje mi się, że wcale to nie jest dla niego takie złe. Największym dla niego zagrożeniem jest Jägermeister. To jest dwóch w tym momencie najmocniejszych graczy. Bo K, on nie ma surowców. On nie ma kompletnie surowców. Tutaj zaraz stanie wieżyczka i ona już będzie naparzała do tych chłopów, nie? Gdyby miał Europę Zachodnią i postawił trebusze, to K już by przestał grać. To już by był dla niego koniec. On by był tak samo zamknięty jak ten gość. Dobra, przyspieszmy. Się zbiera wojsko. Kolejny mur. A, bo tu coś... Wow. 5 katapult. A to ci. Okej, to jest zaskakujące. Późne średniowiecze jest już prawie gotowe, a tutaj... A to ci! On sobie grał spokojnie i bardzo dobrze. To jest mocny gość. To jest wprawdzie Chińczyk. Ja chwalę Chińczyka. Możecie się zdziwić, ale... Rzeczywiście, on jest naprawdę mocny. Poza tym, że jest Chińczykiem, to ja nic do niego nie mam. Naprawdę. Okej, tu próba... Ale on sobie chyba większe obrażenia... Ojej! O, choroba jasna! Co tu się odwaliło? Te katapulty skasowały całą armię praktycznie.
I to jedną i drugą. To jest najzabawniejsze właśnie. Najgorsze jest to, że jak Jägermeister przeżyje jakimiś jednostkami, to on te katapulty skasuje w 3 sekundy. Nie skasuje. Ojej. A może? Te katapulty same się zaraz skasują. Nie, on chyba zginie od wieżyczek. No, bolała ta ofensywa. 14, 18 fragów. No, kibicujemy tej jednej katapulcie, bo ma najwięcej fragów. 18 fragów. Zaraz się przebiło tu przez bramę. To dużo nie da, to jest problem. To jest duży problem, że to dużo nie da. Ha. Tu już są, proszę bardzo, Niemcy. No problem z Niemcami są taki, jest taki, że są bardzo drogie. Nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł, czy nie lepiej było iść bezfrakcyjną. Rzecz w tym, że ten fioletowy bardzo możliwy, że on będzie mógł przekampić przez jakiś czas. I to może być mocno problematyczne. Bo on jak przekampi przez jakiś czas, nikt go nie będzie dojeżdżał tutaj. Jest jeszcze Seledynowy, którego Jägermeister ewentualnie musi zabić w pierwszej kolejności, bo patrzcie. Seledynowy, kurde, gra! To jest niesamowite. Jägermeister ma problemy, bo z drugiej strony... Oj, wieżyczki to nie jest w tym momencie dobry pomysł. Spam łuczników, to jest chyba najlepsze, co może zrobić. A wieżyczki mnie w tej chwili nie przekonują. Ależ ten nawał kata... O jach! Choroba, jasna! Wow! K naprawdę ciśnie! To jest brutalne, co tu się dzieje. Tarany ręczne z drugiej strony. Seledynowy! Co w ciebie wstąpiło? No, gruby szczurze, jak dla mnie tu jesteś... No, nasz główny bohater wprawdzie jest naszym głównym bohaterem, ale to, co Seledynowy zrobił, no mam dylemat, komu tu kibicować, szczerze mówiąc, więc nikomu chyba nie będę kibicował i po prostu zobaczymy, co tu się wydarzy. No, bo ma problemy duże w tym momencie Jägermeister. No, tutaj wieżyczki mają zdecydowanie więcej sensu. I tutaj mamy dziurę. Rzecz w tym... Nie, w tej chwili najlepiej byłoby przepuścić tą cholerną Seledynową armię i sprawić, żeby oni się po prostu ze sobą zderzyli. On, nie wiem, czy on tego nie zrobił celowo. Czy on celowo nie zamknął tej bramy. Bo to jest to, co powinien zrobić. Nie bij go, zostaw go w spokoju, niech idzie. To jest najlepsze, co mógł zrobić i tutaj się jakoś zamurować. Naprawdę dwóch na jednego? No tak to wygląda, tak to wygląda. No, w sumie, kurczę, Seledynowy ma tutaj rację. Tak, ma rację. Tutaj był... Ten dojazd nie był jakoś strasznie brutalny. No to ma rację. No, nie mogę się z nim nie zgodzić, szczerze mówiąc. Przeprosił za to. I patrzcie, dyplomacja! Dyplomacja mu pomogła, prawdopodobnie dlatego. Chociaż ja wiem, czy dlatego. W sumie nie powiedziane, że dlatego. Ale Seledynowy się ostatecznie wycofał, co moim skromnym zdaniem akurat nie jest wcale dla Jägermeistera dobre. No, o ja pierdziule. Ile tych katapult tu jest. Impressive. Kurcze blade. To było coś. Ach. To było soczyste. Nie widziałem, ja tego nie widziałem oglądając powtórkę. To było soczyste. Najgorsze jest to, że on ma tu zakolejkowaną armię jeszcze. Ale ci łucznicy to chyba w miarę szybko pokasują. Gdzie jest nasz Onagre z 18 fragami? Zobaczymy, czy nabił więcej. Bo możliwe, że on będzie naszym królem strzelców, nie? Zginął. Zostały tylko te z 16. Szkoda.
19, dobra, jest jeden, który ma 19 w tym momencie. To i tak nie będzie łatwo tego wyczyścić. Czy, nie wiem, na razie chyba nie ma sensu tego w ogóle czyścić, szczerze mówiąc. Nie wiem, co ten seledynowy za bardzo robi. O, on ginie. No dobra, już wszystko jasne. Szkoda. Co robią Niemcy? Prawdopodobnie hordę grubych Bert. Jägermeister ma późne średniowiecze i może robić Rosję albo Austro-Węgry. Polski jeszcze nie ma. No Ruscy z tym, z Niemcami powinni sobie poradzić. Austro-Węgry w zasadzie chyba też. Oj, tu go kończy jeszcze Jägermeister, tak. Ach, szkoda grubego szczura. On naprawdę tutaj... Piękne zakończenie. No mamy 1-1. No ale szkoda tego seledynowego. Mi naprawdę szkoda tego seledynowego. On nie miał w ogóle żelaza chyba przez całą grę. To... Nie wiem, to był straszny... Co tu się w ogóle stało? Patrzcie na to. On się zrespił tu. Tu się respił czerwony, mniej więcej. Jest jedno żelazo na ich dwóch, w sensie żelazo. Miedź, więc 5000 żelaza, no okej, okay. Żelaza powiedzmy, nie? Na ich dwóch. Czerwony go zamurował na samym początku. Kurde, ten seledynowy to naprawdę... To prawdziwy heros. Cały czas są tutaj próby wyczyszczenia tego blobu z tych nieszczęsnych katapult. 20 fragów już ma jedna z nich. Tu jeszcze cały czas się doszkala piechota, co ciekawe. 20 fragów. Dwie katapulty mają po 20 fragów. Wow. No teraz łatwo nie będzie. Dobra, wiecie co, ja to muszę przyspieszyć. Bo powtórka wyjdzie strasznie długa. Jaki ma pomysł na życie? Okej, wyczyści to tym pancernikiem. Gitara. Pierwsza gruba Berta jest już gotowa. Kolejne się robią. Już ma w tym momencie 5 grubych Bert. No nie wygląda to dobrze. Grube Berty mogą tak naprawdę... Wydaje mi się, że stąd będą w stanie zniszczyć tutaj nieszczęsny... Jest Rosja zakolejkowana. W sumie to jest tak naprawdę GG, szczerze mówiąc. To jest w sumie GG. Jeżeli ten cholerny Niemiec tego nie wygra... To jest GG, naprawdę. Kolejne grube Berty. Patrzcie na ten zasięg. On już praktycznie... Postawisz tu wieżę z balonem i on może to zniszczyć w trymiga. Nie wiem. Zobaczymy. I powinien mieć technologię odkrytą, która mu pokazuje nawet tą świątynię. Ale coś czuję, że on tego nie wygra jednak. Nie wiem. Baraki. Just wait. Nie powinien. Powinien cisnąć, nie powinien słuchać, naprawdę. Ale tak to jest. Czasami można sobie naprawdę kupić czas, czy zwycięstwo w ogóle, pisząc na czacie. Ja nieraz tak miałem w StarCraftie i w końcu chiński znaczek. Kurde, twardy gość. Ten mu pisze normalnie, prosi go tego, a ten mu chiński znaczek, nie? To jest... Nie słuchaj, naprawdę, ciśnij. Ja nie powinienem, bo on nie jest naszym głównym bohaterem, ale ja nie lubię. Ja bardzo często właśnie padałem od gości, którzy mnie zagadywali na czacie i tak dalej, bo wiecie, no ja tam byłem miły, pisałem i tak dalej w StarCraftie. No i ostatecznie za każdym razem, jak ktoś do mnie pisze, to... Znaczy wtedy w StarCraftie, teraz już troszeczkę inaczej, jak ktoś do mnie pisał w StarCraftie, to po prostu olewałem, całkowicie ignorowałem, wyłączałem czat, jeżeli się tam dało wyłączyć czat, już nie pamiętam. I tyle. To jest koniec gry. Tak naprawdę Jägermeister to już w tym momencie przegrał. Tak, on to przegrał. On to już przegrał w tej chwili. Więc wszystko zależy tylko od miłosierdzia naszego Chińczyka. I on wygląda na to, że jest miłosierny? Nie wiem. Ja pierdzielę, nie mówcie mi. Nie no. Dobra. Kurde, GG. Nie no. To się musiało tak zakończyć. Nie było wyjścia.
Fioletowy bardzo dobrze zagrał na samym początku. Trzeba mu to przyznać. Pokonał dwóch graczy, nie dojeżdżał tych tutaj dwóch. O, ja pierdziule. Ja chyba nigdy w życiu tego nie widziałem, szczerze mówiąc. To ma duży zasięg. Jasna cholera duży. Bardzo dobrze zagrał. Nie dojeżdżał tych dwóch gości na samym początku, bo nie musiał. Zostawił ich tutaj. Jägermeister nie mógł ekspandować w tym kierunku, chociaż on też nie miał, on miał naprawdę niezłą pozycję. Tylko ten K strasznie tymi katapultami go dojechał. To było zaskakujące, powiem szczerze. Ja się zdziwiłem mocno. Ja się bardzo mocno zdziwiłem. Wydawało mi się, że naprawdę Jägermeister ma tutaj totalnie bezpieczną pozycję. Może się okopać, robić IR i ani jednej jednostki w sumie nie produkować. A tymczasem wyszło na to, że jednak. Chociaż powiem szczerze, że ja chyba, to chyba prawdopodobnie by nie zadziałało. Mając jego pozycję, jednak próbowałbym kampić. Przekampić to. Postawić tutaj, wiecie, 30 jakichś, wiecie, murków, coś tam, żeby te katapulty jak najdłużej się męczyły. Wbić to cholerne IR jak najszybciej się da. I tyle. I żołnierzami po prostu później poniszczyć te katapulty. Dać im tu wjechać nawet i poniszczyć żołnierzami, czy coś w tym stylu. Bo zawsze tak jest, że jeżeli walczymy, no to nie robimy techa. W sensie, jeżeli wydajemy kasę na wojsko. Więc albo jedno, albo drugie. Ten gość bardzo szybko dojechał dwóch przeciwników i on całą grę później stał, aż nie zrobił IR, nie narobił grubych bert i nie skończył gry. Więc no... No tak, tak. Inna sprawa, że Jägermeister miał pozycję w sumie w środku, tak. Tylko, że no, na tym klifie to było całkiem bezpieczne, wydaje mi się. Miał tu dużo drewna. Ten gość miał dużo gorszą pozycję na samym początku, bo nie miał za bardzo surowców. Musiał atakować i ta ofensywa bardzo dobrze mu wyszła. Tyle z mojej strony. Bardzo fajny odcinek. Tutaj się dużo działo, naprawdę fajna rozgryweczka. W zupełne przeciwieństwo tego, co widzieliśmy w poprzednim. Widzimy się w następnym. Do zobaczenia. Czołem!